Siema widzowie, Düsseldorf, zapraszam na wywiady z Düsseldorfu. Dobry widzowie, witamy Was z Düsseldorfu. Dzisiaj przedstawię Wam Piotra. Cześć Piotr. Dzień dobry. Piotr, skąd jesteś z Polski? A to trudno powiedzieć. Bo urodziłem się w Lemburku, to jest na Pomorzu. Chowałem się w Otwocku pod Warszawą, a ostatnio mieszkałem w Mnysie, to jest województwo opolskie. Mnysie? Tak. Ale teraz to w Mnysie. Jak długo temu wyjechałeś do Düsseldorfu? Czy do Niemczech? Ja wiem, 7 lat. 7 lat. Mhm. Pracowałeś? Trochę pracowałem, ale potem już nie mogłem pracować, bo mam ten szlaganfall, udar mózgu. Okej. Okay. No i to mnie łapie nieraz, nie? I dlatego nie mogę pracować za bardzo. Rozumiem. Powiedz mi, masz problem z alkoholem lub narkotykami? Narkotyki... Masz problem z alkoholem? Nie, ale jak mam alkohol, to się napiję. Rozumiem. Ale żebym tak musiał pić, czy bardzo dużo pił, to nie. Okej. Okay. A powiedz mi, jak długo jesteś na ulicy? No długo. Tutaj tylko w Düsseldorfie, czy też jeszcze byłeś w Polsce na ulicy? Nie, w Polsce nie byłem. W Polsce wyjechałeś z Nysy i przyjechałeś tutaj, pracowałeś, tak? Tak, bo ktoś mnie namówił do pracy, ale zostałem oszukany. I przez to znalazłeś się na ulicy, tak? Mhm. Tak. Dobrze, a powiedz mi, jaką pracę wykonywałeś tutaj? Tutaj? Na budowach. Na budowach? No, remonty. Wykończeniówka? Tak jest. Okej, okay, rozumiem. A, czyli w Düsseldorfie jakaś nierzetelna firma po prostu, w której pracowałeś, nie wypłaciła ci pieniążków, tak? Nie, ci tak, ale to w Duisburgu taki jeden, co miał mi pozałatwiać wszystko, nic nie załatwił. Nic kompletnie. To u niego pracowałeś? No, on niby rządził tam. Rozumiem, czyli jakby bezpośrednim pracodawcem nie miałeś kontaktu? Nie. Po prostu z pośrednikiem? Próbowałem pracować w tym, w Top Job. Top Job, Top Job to jest biuro pracy w Duisburgu. To oni mi załatwiali roboty. Okej, okay, pracowałeś tam? Tak. Jak długo? No, trochę robiłem. Ale później ta głowa, no i później poszedłem siedzieć jeszcze, nie? Tutaj w Düsseldorfie? W Köln siedziałem. Możesz powiedzieć, co odstawiłeś? Że cię zamknęli? No, coś tam capcarap. Za kradzieże? Też. I to miałem niby 2 miesiące, a wyszło mi 2 lata. Odsetki? Czy coś jeszcze dołożyli? Dokładali, bo to jeszcze później tam jakieś inne tam jeszcze miałem. I no, jeszcze posiadanie broni. Nie wiem dlaczego. Nie posiadałeś broni? Nie, tylko mnie policja kiedyś zwinęła. To miałem przy sobie nóż i gaz. I to zakwalifikowali jako posiadanie broni? Tak. A jeszcze tym bardziej wiedzieli, że ja jestem starym żołnierzem. Znaczy byłem starym żołnierzem. Służyłeś w wojsku w Polsce? W Polsce, a później w ONZ-cie. W UN-ie. Jak długo? No chyba ze 3 lata. Ale to było zawodowe wojsko, czy po prostu obsługa standardowa? Obsługa, a do UN-u to misje. To byłem na misji w Angoli, w Ugandzie, w Izraelu, w Korei. Różne takie, nie?
Jak długo przebywałeś średnio na misjach? Nie, to nie było długo. Gdzieś tak do 3 miesięcy. Czym zajmowałeś się na tych misjach? No w Ugandzie musieliśmy rozdzielić ludzi, żeby się między sobą nie bili. W Angolii musieliśmy wyratować dzieci. No to też się nam udało to wszystko. Czyli lecieliście tam jakby z konkretną misją do wypełnienia? Tak. Okej, okay, a powiedz mi, nie myślałeś o tym, żeby zostać na stałe w wojsku? Myślałem. Ale jednak zdecydowałeś, żeby nie... No. I to był błąd, źle zrobiłem. Mogło się to potoczyć wszystko inaczej? Tak, teraz na emeryturze był, wszystko miał i... Zgadza się, mundurówka ma... Tak. Przynajmniej miała, nie wiem jak teraz to wygląda, ale w Polsce kiedyś miała właśnie te ulgi, że... Najlepsze było. Tak, mundurówka miała, jest zdecydowanie dobre. Nie wiem jak to teraz wygląda, w każdym razie kiedyś tak było na pewno. Tak, tak. Czyli żałujesz jakby swojego wyboru, że nie zostałeś zawodowym żołnierzem? No trochę, żałuję. Myślisz, że mogło się całkowicie twoje życie inaczej potoczyć niż taką sytuację, jak w jakiej teraz jesteś? Na pewno. Jak to myślisz, że... gdzie byś dzisiaj był, gdybyś wtedy zdecydował, że no jednak zostaniesz zawodowym żołnierzem? Przypuszczam, że blisko Ukrainy. Gdzieś tam pełniłbyś swoją misję. Tak. Obrony granic kraju, czy pomocy Ukrainie? Pomoc Ukrainie, obrony granic. Powiedz mi, bo teraz na tą chwilę nie posiadasz dachu nad głową i sypiasz w takiej jakby ogrzewalni socjalnej. Powiedz mi, jak doszło do tego, że wylądowałeś na ulicy, jak stało się to, że straciłeś dach nad głową? Bo jak poszedłem do więzienia i wyszedłem z więzienia wtedy, nie? I to wtedy tak wszystko mi się pokręciło. Czyli dwa lata wyrwane z życiorysu, nie było płacone mieszkanie i niestety... Tak. No niestety. Trzeba było się pożegnać również z dachem nad głową. Tak. Czy tutaj, jak wychodzisz z więzienia, czy jest proponowane cokolwiek, możliwość pracy lub jest jakaś pomoc dla... To znaczy do... Urzędu Pracy się idzie i tam dostaje się zasiłek, no ale się mówi jeszcze, że poszukujesz pracy. No i tam czasami coś proponują, ale to tak rzadko. No dobrze, ale to powinieneś wtedy też mieć jakiś dach nad głową, tak? Chcąc iść do pracy, więc ciężko jest to. No i dlatego jestem tutaj. Masz jakiś pomysł na to, żeby się z tego wyciągnąć? Czy po prostu tak już jest dobrze? Nie, ja już mam 65 lat. Już trochę stary jestem. No tak, ale na wyciągnięcie się z ulicy nigdy nie jest za późno. No. Mówisz, nie ma na to perspektyw, żeby wyjść z tego, czy po prostu poddałeś się? Nie, po prostu niektóre rzeczy mi się podobają tu. Na ulicy? Tak, bo człowiek jest taki wolnym człowiekiem. Nie musisz nic. Nie ma obowiązków jakichś tam specjalnych. Jest dobrze. Co jeszcze jest takiego fajnego dla ciebie w ulicy, że jednak przeważyło to, żeby starać się dążyć do normalności, czyli dachu nad głową i normalnym egzystowaniu? No bo tutaj na ulicy nie mam żadnych obowiązków. Żadnych zobowiązań. Nic. Tak, ale nie ma to też ujemnych stron, że na przykład w zimie jest zimno, trzeba spać na ulicy. To się śpi na tych hajmach. Tam jest ciepło. Powiedz mi, czy jest kontrolowana na tych hajmach, czyli na tych ogrzewalniach, czy jest tam kontrolowana również alkohol, czy posiadasz, czy jesteś pod wpływem? Oczywiście. Alkoholu tutaj nie przyniesiesz.
Czyli w momencie, kiedy jesteś też pijany lub wykazujesz stan wskazujący? No, to jeszcze okej. Ale alkoholu nie przyniesiesz. Nie można wnieść do środka? Nie. Zresztą ja nie wnoszę po co. A po prostu nie jesteś uzależniony od alkoholu, wspomniałeś. A często pijesz? No... Codziennie, ale to jakieś piwo, powiedzmy, nie? Ale przynajmniej jedno piwo, tak? Tak, tak. Bo... wódki nie mogę. Dlaczego? Bo mam z tą głową problemy. Czyli jeszcze są jakby skutki tego udaru mózgu, tak. O którym wspomniałeś. Jeszcze dodatkowe takie wtedy. Czy leczysz się również? Jak? Czy leczysz się również? Byłem kilka razy na tym Hospital Diakoni. Okej. Okay. A tamto mnie zawsze sprycy takie pompowali, że Matko Boska. Czy krew do badania, czy...? Krew do badania i kroplówki. I kroplówki. A kroplówki w jakim celu? No, żeby wzmocnić. Żeby wzmocnić organizm, tak. Czyli jakieś witaminy. A to też, tak. Rozumiem. Regularnie tam chodzisz, czy już przestałeś chodzić? Jak to wygląda? Nie, to mnie pogotowie woziło, jak mnie nieraz tutaj złapało coś i wtedy tracę przytomność. I pogotowie podjeżdżało, zabierało mnie i zawozili. Rozumiem. I wtedy... A tam w szpitalu to już mnie też tak dobrze znają, bo to jest 12 razy udar mózgu. Oni są w szoku, że ja powinienem już dawno nie żyć. A ty dalej żyjesz i w dodatku jeszcze popijasz i masz się dobrze. Tak. 12 razy udar mózgu. Przeważnie to jak udar mózgu ktoś ma, to tam ma 2-3 razy to... I jest koniec. Koniec. A ja nie. No to rzeczywiście, jesteś bardzo odporny na to. Tak. Powiedz mi, myślałeś o tym, żeby przestać pić? Myślałem, ale nie wychodzi. Zawsze okazja jakaś jest, to się napije. No rozumiem, czyli nie odmawiasz sobie po prostu. Nie. Dobrze, a powiedz mi, czy... nie przeszkadza ci to w życiu codziennym, czy na przykład w zimie, nie przeszkadza ci to, że jednak no, doskwiera to, tak? Bo w ciągu dnia nie możesz przebywać w tym tak zwanym hajmie, czyli ogrzewalni. No. Musisz być poza. Czyli jeżeli jest zimno, no musisz być na dworze, tak? Nie, ale to uciążliwe? Jeszcze gdzie indziej. Są takie miejsca, na przykład na Flughafen, na lotnisku, nie? Mhm. Że możesz tam przebywać w ciągu dnia. Ja mogę przebywać w ciągu dnia, tam jest... i ciepło, i na głowę nie pada. Czyli to, co potrzebujesz, ty tam znajdujesz, tak? Dokładnie. Jest po prostu sucho i... no i ciepło. Tak. Słuchaj, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Proszę. Ja chciałem ci bardzo dużo zdrowia życzyć przede wszystkim. No i na pewno... poprawy twojej sytuacji. Mi już nie zależy na poprawie sytuacji, bo śmierć już niedługo. Ja jednak namawiałbym cię na to, żeby w ten sposób nie myśleć, żeby myśleć bardziej pozytywnie. Okay. Bo no nie po to rozmawiamy, żeby kogoś dołować, żeby kogoś jeszcze bardziej, nie. Że tak powiem, docisnąć do ziemi, tylko nie. Bardziej po to, żeby wspomóc przynajmniej słowem i wesprzeć się no, dobrą radą ewentualną, czy tam pocieszeniem jakimkolwiek, bo no, jesteś w ciężkiej sytuacji, nie będziemy oszukiwać. Tym bardziej, że no sam już też jakoś zdecydowałeś, że nie będziesz za bardzo walczył o siebie. Cholera, nie mam. Ja zaraz poczęstuję cię papierosem, jak zakończymy wywiad, to poczęstuję cię papierosem, nie ma problemu. Dobra, będę wdzięczny. Jeszcze raz ci dziękuję bardzo za wywiad, życzę ci miłego dnia. Ja również dziękuję. I pozdrawiam cię gorąco od naszych widzów, ogląda nas około 6 tysięcy ludzi, nasz kanał subskrybuje. Ja mam nadzieję, że w najbliższym czasie... Który to jest kanał?
To jest kanał Bezdomni Emigranci. Na YouTubie możesz znaleźć, tam są filmiki z różnymi innymi bezdomnymi, różnymi innymi emigrantami, którym no niestety również się nie powiodło przez różnorakie rzeczy, przez błędy, przez uzależnienia. Bardzo różne rzeczy powodują to, że ludzie znajdują się na ulicy. Zresztą jak widzisz w twojej sytuacji, akurat stało się tak przez więzienie, po którym no już nie miałeś gdzie wrócić pod dach i... Nie, już nie. Jeszcze raz ci dziękuję i żegnam cię. Do widzenia. Proszę bardzo.